Cudowny obraz. Wprowadzenie obrazu do Pompejów. Fragment książki Historia sanktuarium w Pompejach, napisana przez błogosławionego Bartola Longo. Wydawnictwo Rosemaria. Trzej misjonarze, którzy głosili kazania o Różańcu, upominali lud, aby to nabożeństwo odprawiano regularnie. Aby jednak utrwalić zwyczaj wspólnego odmawiania Różańca i umożliwić uzyskanie odpustów, potrzeba nam było obrazu Matki Bożej Różańcowej. Postanowiłem taki obraz sprowadzić jeszcze przed zakończeniem misji, czyli przed 14 listopada 1875 roku, aby misjonarze zostawili go mieszkańcom Doliny na pamiątkę. W tym celu pojechałem 13 listopada 1875 roku do Neapolu. Przybywszy do miasta, zacząłem zastanawiać się nad tym, gdzie ten obraz można nabyć. Nagle przypomniało mi się, że w pobliżu Placu Świętego Ducha często mijałem galerię z obrazami i przebijał mi się przez pamięć wiszący w niej wizerunek Matki Bożej Różeńcowej. Poszedłem tam w niezbyt miłym nastroju, nie lubiłem bowiem targowania się o cenę, co w Neapolu jest powszechnym zwyczajem. Gdybym tylko mógł wziąć ze sobą ojca Radentę, pomyślałem, on, neapolitańczyk, wiedziałby najlepiej, jak dobić targu, ale gdzie go teraz szukać? Postanowiłem mimo wszystko udać się sam do galerii. Jeżeli taka wola Boża, to spotkam tego mojego przyjaciela i kapłana. Jeżeli nie, to kupię obraz, jak będę umiał. I rzeczywiście. Opatrzność, która już zaczęła czynić cuda swoją niewidzialną ręką, sprawiła, że w pobliżu galerii natknąłem się na ojca Radentę. Tego Bożego człowieka niebo zesłało mi po raz pierwszy w czasie największego przełomu w moim burzliwym życiu. Powitałem go z wielką radością na placu Świętego Ducha i opowiedziałem natychmiast o tym, co wydarzyło się w Pompejach, o odwiedzinach biskupa z Noli, postanowieniu zbudowania kościoła, bractwie różańcowym i w końcu o zamiarze kupna obrazu. Pracownia malarska Fodziana jest w pobliżu chodźmy powiedział ojciec. Weszliśmy do pomieszczenia, w którym stał obraz Matki Bożej Różańcowej. Nie miał on odniesień do tajemnic Różańcowych i miał zaledwie metr wysokości. Po ile ten obrazek spytał ojciec Radente. Czterysta lirów odpowiedział artysta O, to za wiele. Sam byłbym skłonny do kupna, ale ojciec skinął na mnie i wyszliśmy na ulicę. Tam powiedział, po co wydawać tyle za jeden niewielki obraz, kiedy liczy się każdy grosz na budowę świątyni? Parę lat temu podarowałem stary obraz Matki Bożej Różańcowej znajomej zakonnicy, Marii Konczecie Delitali. Mieszka ona w klasztorze pod wezwaniem Różańca Świętego przy Porta Medina. Jest podniszczony, ale jeżeli ci się spodoba i uznasz, że jest odpowiedni, to siostra na pewno ci go odda. Taki obraz pewnie wystarczy mieszkańcom w Pompejach na nabożeństwa różańcowe. Pobiegłem natychmiast do wskazanego klasztoru. Proszę zawołać siostrę Marię Poprosiłem przy kracie rozmównicy. Po krótkiej chwili nadeszła siostra, którą znałem już od kilku lat. Przysyła mnie ojciec Radente i prosi, by siostra zechciała podarować mi obraz Matki Bożej Różańcowej, który ma od Niego. Biedni ludzie w Pompejach nie otrzymają odpustu, bo nie mają obrazu, a jeszcze dzisiaj wieczorem mam przywieść obraz misjonarzom. Bardzo się cieszę, że ten zaniedbany obraz będzie służył tak pięknemu celowi, przyniosę go natychmiast, zawołała z radością, wyszła i niebawem wróciła z obrazem. Gdy spojrzałem na obraz, o mało się nie wystraszyłem. Było to stare, zniszczone malowidło. Twarz Maryi nie miała tego łagodnego, miłego wyrazu, jaki zazwyczaj widzimy na wizerunkach świętych. Kto mógł coś podobnego namalować? Z moich ust wymknął się jęk rozczarowania. Pomyślałem, że biedni mieszkańcy doliny, na widok tak szpetnego obrazu, nie będą z miłością i ochotą odmawiać różańca. Poza tym niemiłym wyrazem twarzy Maryi. Zauważyłem, że u góry brakowało sporego kawałka płótna. Malatura była popękana i podziurawiona przez mole, a w niektórych miejscach farba się wykruszyła. Także wizerunki świętych Dominika i Róży nie wyróżniały się urodą. Cała kompozycja obrazu była nietrafiona. Królowa Różańca została namalowana w postawie siedzącej i bez korony na głowie. Maryja podawała różaniec Świętej Róży zamiast Świętemu Dominikowi, który otrzymywał różaniec od Dzieciątka Jezus. Zastanawiałem się, czy w ogóle zabierać obraz ze sobą. Obiecałem jednak misjonarzom i mieszkańcom Doliny, że przywiozę obraz jeszcze tego wieczoru na zakończenie misji. Nie wiedziałem, co robić. Niech pan o tym nie myśli, odezwała się pobożna zakonnica, ale weźmie obraz taki jaki jest. On zupełnie wystarczy do odmówienia przed nim różańca. Nie miałem wyjścia. Zdecydowałem się wziąć go ze sobą, choć sprawiało mi to niemałą trudność. Musiałem dowieść go do Pompejów, ale był on na tyle duży, że nie mógłbym go wnieść do przedziału kolejowego. Miał 140 centymetrów wysokości i metr szerokości. Zakonnica poradziła. Niech go pan weźmie na ręce. Trzeba będzie się trochę nagimnastykować, ale przecież będzie pan trzymał na rękach samą najświętszą pannę. Ponieważ oznaczałoby to jazdę na stojąco czwartą klasą, nie zgodziłem się na propozycję siostry. Kazałem obraz spakować i zanieść do mojego mieszkania. Jeszcze nie wiedziałem, jak go dowiozę na miejsce. Wtedy przypomniało mi się, że właśnie tego dnia Angelo Tortora, jedyny woźnica z Pompejów, który regularnie jeździł do Neapolu, miał wracać do domu ze swoim ładunkiem. Pracował on przy oczyszczaniu stajni w Neapolu, a zebrany nawóz sprzedawał okolicznym chłopom. Zawołałem więc po niego. Właśnie miał odjeżdżać do Pompejów z pełnym wozem, gdy znalazł go mój posłaniec. Przybył do mnie natychmiast. Angelo, powiedziałem, zrób mi tę przysługę i zanieś jeszcze dziś wieczorem ten obraz do kościoła w dolinie. Skoro z nim przybędziesz, oddaj go natychmiast któremuś z misjonarzy. Angelo nie dał się prosić dwa razy. Wziął obraz na ramię i odszedł. Tymczasem ja udałem się w pośpiechu na stację kolejową, aby przybyć do doliny jeszcze przed obrazem. Na miejscu, ku swojemu zmartwieniu dowiedziałem się, że Angelo nie mógł inaczej przewieźć obrazu, jak tylko położywszy go na stercie gnoju. Któż mógłby wówczas pomyśleć, że ten stary obraz, kupiony za nieco ponad trzy liry i przywieziony na wozie z obornikiem, wybrała opatrzność na środek zbawienia dla tak wielu ludzi, że stanie się godny noszenia diamentowych ozdób i klejnotów, że zostanie umieszczony w kosztownej świątyni jako jej największa ozdoba. I że będą przed nim gromadzić się nie tylko ubodzy chłopi, ale także niezliczone tłumy pielgrzymów ze wszystkich stron świata. Nikt nie mógłby wtedy pomyśleć, że zwróci na siebie uwagę i zyska życzliwość pasterza wszystkich wiernych Ojca Świętego i stanie się jego własnością. Gdyby ktoś z nas to wszystko wiedział, to przynieślibyśmy obraz do Pompejów na rękach, w uroczystej procesji wśród okrzyków radości tysięcznych tłumów. Teraz u stóp obrazu składają podziękowania tysiące osób, które doznały u królowej różańca w Pompejach łaski wysłuchania. Kolejne tysiące żebrzą pomocy i zmiłowania w potrzebach duszy i ciała. Ze wszystkich części Ziemi, nie wyłączając naszych rodzimych Włoch, docierają tu codziennie liczne dowody czci i wdzięczności dla Matki Bożej.